Cześć, tu Ernest. Plan Królowej Sześcianu krok po kroku się urzeczywistnia. Przybyła ona tutaj zniszczyć naszą rzeczywistość i zostawić po niej dokładnie nic. Tuż za rogiem czeka na nas prawdopodobnie najbardziej niszczycielski event. Bardzo miło wspominam czasy, kiedy największym zagrożeniem na wyspie była pojedyncza kostka o imieniu Kevin, skupiona na punkcie zerowym. Na szczęście wtedy z tarapatów wyciągnął nas motylek, który zabrał nas z powrotem na wyspę i naprawił rzeczywistość Fortnite po wybuchu kostki. Tym razem jednak stawiamy czoła całej armii mrocznych potworów wielkości wieżowców, na czele których stoi Królowa Sześcianu. Jest ona na tyle potężna, że zdołała zamienić symbol Fortnite, motylka, w pył. Zapowiada się na to, że wyspa wkrótce stanie się jednym wielkim polem bitwy między nami a armią Królowej Sześcianu, gdy tylko zdoła ona nas wszystkich zamknąć w uboczu i sięgnąć po moc punktu zerowego. Jest jednak mały problem. Karabiny i mechy mogą nam nie wystarczyć. Zapowiedzi zagłady wyspy są na każdym kroku. Twój czas ucieka. Tik. Tak, nie pozostanie nic. Jej zbierak zakończył istnienie niezliczonych rzeczywistości. Wkrótce dołączy do nich ta wyspa. Karta wyzwań Mrocznego Jonesego prowadzi nas do ponurej nowiny. Przed nami są dwie drogi. Na jednej drodze czeka nas poświęcenie i utrata, na drugiej całkowita zagłada. Nawet emotka ze sklepu z tego sezonu podpowiada nam, że wielkimi krokami zbliża się koniec obecnego rozdziału, czyli obecnej wyspy. Na pytanie, co się wydarzy na evencie, możemy szukać odpowiedzi również u Jonesego z bunkra. Mimo tego, że ewidentnie jest szaleńcem, to raz na jakiś czas potrafił zapodać perełkę. Kiedy był jeszcze na wyspie, zanim UR wymazało mu pamięć, skupiał on swoją uwagę na m.in. furgonetkach do restartowania i uważa, że mogą być one nawet wyjściem z pętli Fortnite. Do tego dochodzi fakt, że Blevin, niebieska kostka, została przez nas zrestartowana tak jak gracz w furgonetce. Te dwie rzeczy łączy oczywiście nawet kolor, więc możliwe, że na koniec tego sezonu kośnik rozdziału, wyspa albo fioletowe kostki zostaną zrestartowane jak w furgonetce przez niebieską kostkę restartu, co zamknęłoby ubocze. Tak jak fioletowa kostka ma zdolność porywania kogoś w mrok, tak niebieska kostka może dać komuś nowe życie. Na statku kosmicznym obcych, który okazał się być ulem pełnym mrocznych sześcianów i ich królowej, była technologia do formowania i aktywowania nowych fioletowych kostek. Miejcie to na uwadze, bo Dr. Sloan zabrała część tej właśnie technologii do bunkra. Bardzo możliwe, że to właśnie Dr. Sloan przy użyciu tej technologii przebudzi i nakieruje niebieską kostkę. Ponadto dzięki Fortoremu z Twittera wiemy, że w plika gry są już gotowe efekty rozmnażania się niebieskiej kostki, podobne do efektów fioletowej kostki. Poza tym warte uwagi jest nowy baner Donalda Mustarda na Twitterze. Dla tych, co nie wiedzą, pan Mustard jest mózgiem za całą fabułą Fortnite i raz na jakiś czas podsyca on społeczność Fortnite, wstawiając jakieś ciekawostki. Tym razem jest to koncept przedstawiający podwodną bazę UR z niestabilnym punktem zerowym. Mieliśmy już okazję zobaczyć to miejsce na zwiastunie 5 sezonu rozdziału 2 oraz w trybie oszustów, ale co ciekawe, są tu nowe panele. Według niektórych mogą to być nowego rodzaju portale, drzwi działające podobnie do tych z serialu Loki. Tylko co tu robi agent Jones? Jest on w końcu zbiegiem i zdrajcą UR. Sam punkt zerowy przypomina ten z 10 sezonu rozdziału 1, tuż zanim zabrał wszystko w czarną dziurę i 2 dni później stworzył nowy świat. Królowa doprowadziła do zbieżności sześcianów i powoli formuje piramidę, która posłuży jej do zawładnięcia nad wyspą i punktem zerowym. Patrząc na to, w jakim stanie jest punkt zerowy, raczej ciężko zniesie kolejną pijawkę z odległej rzeczywistości. Możliwe również, że to jest po prostu wczesny koncept tego pomieszczenia, jeszcze przed atakiem Galactusa, a pan Mustard ustawił go jako baner, żeby nas zaciekawić. No w takim razie muszę też wspomnieć o tym, że twórcy Cypher PK i Tabor Hill, znani z m.in. tego, że raz na jakiś czas mają jakieś wycieki na temat następnych sezonów, w swoich filmikach na ten sam temat, na koniec, żegnali się słowami "See you on the flip side", do zobaczenia po drugiej stronie. To wzbudziło ciekawość społeczności Fortnite, po której dryfuje teraz bardzo ciekawa teoria. Co jeśli na najbliższym evencie przebędziemy ewakuację na dosłownie drugą stronę wyspy, niczym agent Jones, tam gdzie jest baza UR, a jeszcze głębiej nad taflą oceanu, nowa wyspa? Uwaga, to nie wszystko. Inną ciekawą, najnowszą podpowiedzią od Cyphera PK jest następująca wypowiedź. Go ahead and take a look at some of the trailers that have come out in Fortnite and try to connect some dots, because we might have seen something that is on the Chapter 3 map. Możliwości jest wiele. Może to być miasteczko ze zwiastuna samochodów, fragment Gotham ze zwiastuna komiksu Batman Fortnite Fundament, albo, co moim zdaniem bardziej prawdopodobne, ten oto budynek.
Przypomina on bardzo agencję z sezonu drugiego rozdziału drugiego. To nic dziwnego, w końcu UR ją ufundowało. Zdjęcia tej siedziby można było znaleźć nawet w samej agencji na wyspie Fortnite. Jednak jeśli przyjmiemy, że następna wyspa znajduje się na odwrocie świata Fortnite, to ten oto budynek może być zewnętrzną siedzibą UR, która jest przykrywką dla ich podziemnej, a raczej podwodnej działalności skupiającej się na punkcie zerowym. No, ale to tylko pomysł, pozostało nam tylko czekać. Dodam jeszcze, że tuż przed końcem 7 sezonu Donald Mustard zmienił swój banner na grafikę, która daje nam wgląd na punkt zerowy na środku niczego. Co do tego ujęcia widzę dwie możliwości. Może to być koniec drogi całkowitej zagłady, o której wspomniał Mroczny Jonesy. Wtedy to ujęcie mogłoby być na drodze poświęcenia i utraty. Agent Jones, Fundament albo Niebieska Kostka poświęcą się i mimo tego, że utracimy dzisiejszą wyspę, przetrwamy wojny przeciwko Królowej, co da początek kolejnemu rozdziałowi po drugiej stronie. Drugą możliwością jest to, że jest to swojego rodzaju event czarnej dziury, który zatrzyma Fortnite na 2 dni. W ostatni wtorek za to dorzucił jeszcze jedną piękną fotografię. Na pierwszy rzut oka wygląda to na zwykłe zdjęcie z życia pana Mustarda. Jednak w jego przypadku nawet najprostsze wiadomości często okazują się być podpowiedziami. Zauważcie, że na tym zdjęciu jest bardzo długi pomost, który w pewnym momencie się zapada. Słuchajcie, pomost w świecie Fortnite to określenie na to oto miejsce, gdzie UR przytrzymuje punkt zerowy. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pojawiła się na start rozdziału drugiego, kiedy to UR na pierwszym ekranie wczytywania tego rozdziału powiadomiło nas o zachowaniu pomostu. Może to oznaczać, że tym razem, na koniec tego rozdziału, po przeskoczeniu na drugą stronę, pomost zostanie zniszczony. To jednak nie będzie koniec zgrzytu pomiędzy nami a Królową Sześcianą. Informator z Reddita, który przekazał informacje na temat wielu dużych eventów i skinów kilka miesięcy temu, zapowiedział, że Królowa odegra rolę jeszcze w trzecim rozdziale. Ponadto odkryjemy również lokalizację siódemki. W temacie nowości i zmian na następny sezon światło dzienne ujrzało kilka ciekawych znajdziek. Pewnie wielu z was, jak ja, czeka aż Spider-Man w końcu pojawi się w Fortnite. Mam dla was dobrą wiadomość. Hypex w plika gry kilka aktualizacji temu doszukał się wzmianki o nowym mityku o nazwie kodowej West Sausage, co może oznaczać Web Slinger, czyli po polsku wyrzutnia pajęczyn. Epic Games często nazywa tak rzeczy plika gry, ukrywając w wielkich literach pierwsze litery prawdziwej nazwy. Powiązane z tym mitykiem są przeróżne mechaniki podobne do kotwiczki, ale z dodatkiem na przykład kołysania się. Co też bardzo fajne, będziemy mogli się przyczepić do jadącego samochodu i ślizgać się za nim. To brzmi bardzo podobnie do tego, jak Spider-Man podróżuje przy użyciu swojego webslingera, co podpowiada nam, że może on zawitać do gry wraz ze swoim własnym mitykiem, tak samo jak Venom i Carnage. Możliwą datą takiej kolaboracji jest premiera filmu. Dalej, twórcy gry od jakiegoś czasu pracują nad nową mechaniką poruszania się, a mianowicie ślizgiem. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć ten nowy ruch na zwiastunie 8 sezonu, a fakt, że taki nowy ruch nadchodzi, potwierdziły wycieki animacji wślizgów. Ja jestem zdania, że wślizgi będą kolejną dużą zmianą w sposobie poruszania się naszej postaci na start nowego rozdziału, tak jak pływanie było na start rozdziału drugiego. Na swoją kolej czekają również modyfikacje do broni i wieżyczki montowane na tył samochodu. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w połowie drugiego rozdziału, więc prace nad tą funkcją trwają od dawna. Modyfikacje broni mogłyby wejść ramię w ramię z nowymi ulepszeniami do samochodów. W 6 sezonie, gdy zostały dodane grubaśne opony, pojawiły się jeszcze wycieki na temat ulepszeń turbo na tylny zderzak oraz niszczycielskiej szufelki na przedni zderzak. Poza tym w obecnym sezonie w plika gry pojawiły się ikony nowych smart budowli. Po przypisaniu przycisku na taką budowlę moglibyśmy postawić jedną z tych budowli albo wszystkie 3 w mgnieniu oka. Kolejną nowością mogą być zwierzyny, które będzie można ujeżdżać. Na start 8 sezonu do ustawień twórcy gry dodali opcję ujeżdżania zwierząt oraz przedmiot legendarnego siodła. Jednak do dziś ani to nie zostało wykorzystane. I nie, kurczaki się nie liczą. Dodam jeszcze, że Hypex wstawił swoją własną podpowiedź co do następnego sezonu. Duże ciasto maślane. No to za wiele nie mówi, ale dzięki wyciekom wiemy, że Big Butter Cake to nazwa kodowa nowego stworzenia, które byłoby neutralne. Okej, to dalej za bardzo nie ma sensu, ale znając Fortnite może się okazać, że to będzie dosłownie ogromne ciacho, które będzie sobie chodziło po wyspie i które będzie można ujeżdżać. Ostatnio zaktualizowano pliki pomagierów oraz taranów. Według Hypexa twórcy gry mogą pracować nad przywróceniem możliwości latania taranem, jak w starych sezonach. Zazwyczaj powodem takich małych zmian w kodzie gry jest planowany powrót, więc może to być coś na przyszłe sezony. Dalej w temacie nadchodzących nowości, to reprezentant wydawnictwa, do którego należy Ariana Grande, dał znać, że w Fortnite niedługo dojdzie do kolejnej aktywacji Ariany. To może być zapowiedź nowego skina, ale równie dobrze nawet koncertu. Ja obstawiam, że Fortnite szykuje coś z Arianą na święta i festiwal zimy.
co do którego również pojawiły się wycieki wskazujące na to, że w tym roku powrócą prezenty z eventu świątecznego z 2019 roku. Ogólnie motyw zimy może odegrać ważną rolę w następnym sezonie, z uwagi na to, że będzie w grudniu. W ankiecie dla graczy Fortnite z września, w kategorii pytań o skiny, pojawił się oficjalny koncept Dr. Sloan w zimowym stroju, co podpowiada nam, że po pierwsze, Sloan przeżyje kolejny event i prawdopodobnie nas wystawi, a po drugie, śnieg pokryje część wyspy na grudzień. Spodziewajcie się też nowych skinów z gier od Riot. W swoim poście na temat przybycia Jinx z League of Legends do Fortnite wyrazili chęci do dalszej współpracy. Następny może być nawet jakiś agent z Valoranta. Nie mogę też nie wspomnieć o nowej mapie. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie najpopularniejszym wyciekiem nowej wyspy jest ten oto koncept. Powstał on rzekomo na podstawie różnych wycieków i spostrzeżeń znajomego znajomego z Epic Games. O ile same miejscówki na tym koncepcie są tylko pomysłem, tak sama sylwetka tej wyspy i główny zamysł połączonych mniejszych wysp rzeczywiście może się sprawdzić. Nowy rozdział byłby idealną okazją dla twórców gry na przeniesienie Fortnite na nową generację ich autorskiego silnika Unreal Engine. W maju zeszłego roku Epic Games zapowiedziało, że w połowie 2021 roku przeniesie Fortnite na nowy silnik. Jednak do dziś gra działa na silniku Unreal Engine 4. Najnowsza generacja umożliwiłaby Epic Games tworzenie jeszcze większych eventów, miejscówek czy nawet meczów dla 150 osób. I to wszystko przy okazji w jeszcze lepszej oprawie graficznej. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na wydajność gry, ale jeśli Fortnite działa u ciebie dzisiaj, to za miesiąc pewnie też będzie chodzić. I to w sumie na razie tyle. Mark Crane, wiceprezydent i współzałożyciel Epic Games, na pytanie, czy następny sezon będzie w nowym rozdziale, odpowiedział, czas pokaże. Myślę, że to idealnie podsumowuje ten filmik. Na wyspie rozdziału drugiego jesteśmy już dłużej niż byliśmy na wyspie z rozdziału pierwszego. To może być dobry moment na zmianę. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!